Po tym jak czwórka spektakularnie zawiodła, SNK Playmore borykało się z problemami finansowymi. Znowu. Nie doprowadziło to może ponownie do bankructwa, ale budżet przeznaczony na kolejną grę z serii był naprawdę ograniczony. Tak oto powstał Metal Slug 5, który wśród fanów oraz mnie znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych gier z serii. Na dzień dobry wita nas stary, sprawdzony skład bohaterów, znany choćby z dwójki albo trójki. Tutoriala obowiązkowego przed każdym odpaleniem gry dowiadujemy się, że do wachlarza ruchów po raz pierwszy wprowadzono coś nowego. Mowa tu o wślizgu, który pozwala lepiej unikać pociski oraz walczyć z bossami. Brak budżetu w tej grze kłuje w oczy. Może nie mamy tu do czynienia z taką perfidną zżynką jak poprzednio, ale większość planż składa się tak naprawdę z zapętlających się obrazków. Na szczęście twórcy dali sobie z tym radę, wprowadzając różne skrypty oraz przeciwników. Warto też wspomnieć coś o przeciwnikach. Nie mamy tu już do czynienia z bordenowcami, a z zupełnie nową armią. Co prawda są po prostu przemodelowanymi żołnierzami Mordena, ale wprowadzają w ten sposób pewną różnorodność. Zauważcie, że żołnierze Mordena pojawiają się do tej pory w każdej grze i to w dość dużych ilościach. Także taka zmiana wychodzi tej grze na plus. To co w poprzedniej grze nie domagało, czyli praktycznie wszystko, ale tutaj akurat mówię o walkach z bossami, zostały tutaj wprowadzone bardzo dobrze, naturalnie i ogólnie nie ma się do czego przyczepić. Walki są ciekawe, narzucają jakieś wyzwanie, no i nie nudzą przede wszystkim. Brak budżetu odbił się za to na ich animacji zniszczenia. Praktycznie żaden boss nie będzie spektakularnie wybuchał, jak to było w poprzednich częściach, ale najzwyczajniej w świecie po prostu znikał z ekranu czy coś, oczywiście w jakiś naturalny sposób. To co naprawdę jest w tym przypadku warte uwagi, to soundtrack. Porzucono ideę dyskotekowych diskomłotów na rzecz heavy metalowych wariacji na temat poprzednich części. Powracają Assault Theme oraz Final Attack, które zostały naprawdę bardzo dobrze zaaranżowane. Warto również zwrócić uwagę na motyw walki z bossem. Z mojego subiektywnego punktu widzenia jest to naprawdę najlepszy soundtrack w całej serii. Niestety z powodu cięć budżetowych nie pojawi się żadna nowa broń, a i nowych pojazdów jest bardzo niewiele. Z tych ciekawszych mogę chyba tylko wymienić nowy rodzaj mecha. I taka ciekawostka, gra ta została wyprodukowana tak szybko i tanio, że twórcy nie zdążyli zainterpretować jej w pełni działającego flameshota. Nigdzie go nie znajdziemy w grze. Z innych ciekawostek mogę również wymienić ostatniego bossa tej gry. Zamiast tradycyjnych wielkich maszyn, mamy tu do czynienia bowiem z samym diabłem. Jest to podobno uzasadnione fabularnie, bowiem Metal Slug 5 jest ostatnie chronologicznie, ale wierzcie mi, fabuła w Metal Slugach jest czymś tak nieciekawym i czymś tak mało rozbudowanym, że w sumie nawet nie warto o tym wspominać. Jeśli kogoś to naprawdę interesuje, to fabularnie przedstawia się to tak, że Morden sobie siedzi w ciupie, a jacyś nowi goście ukradli plany Metal Slugów i tak właśnie do walki z nami staną właśnie takie podróbki Metal Slugów. Pojawiają się czasem jako sub-bossowie, czasem jako zwykli przeciwnicy, no ale ogólnie nie są jacyś najoryginalniejsi na świecie. Szczególnie ciekawi też nie. Ogólnie jednak Metal Slug 5 jest naprawdę porządną grą. Autorzy dali sobie radę sprostać niedomagającemu budżetowi. Przeznaczając większą jego część na to, co w poprzednich częściach grało, czyli bossów, naprawdę zrobili coś dobrego. Soundtrack też jest niesamowity. Nie dziwne, że wśród fanów ta gra ma bardzo dobrą opinię. W następnym odcinku jednak zajmiemy się grą, która wśród fanów i wielu innych ma czasem nawet opinię gorszej niż niesławny Metal Slug 4. Według mnie również. No i to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie mojego gadania. Nara.